Prokuratura Adama Bodnara wkroczyła do Krajowej Rady Sądownictwa, z siedziby zostali wyrzuceni dziennikarze, a kasy pancerne rozprute. To kolejne siłowe przejmowanie instytucji prokurator, fasyście policji wkroczył do Krajowej Rady Sądownictwa z żądaniem wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność. Wcześniej odmówili oni wydania akt postępowań dyscyplinarnych. Akta nie mogły jednak zostać wydane z powodu braków formalnych. Najazd na Krajową Radę Sądownictwa nastąpił w momencie, w którym w siedzibie Rady nie było kierownictwa tego organu. Wejście było całkowicie bezprawne. Było także złamaniem sędziowskiego immunitetu. Przewodnicząca KRS-u Magmara Pawełczyk-Woicka opublikowała w mediach społecznościowych film z siłowego wejścia. Widzimy na nim rozprute szafy w pomieszczeniach rzeczników. Wcześniej prokurator wyrzucił z gabinetu zebranych dziennikarzy.